Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Techniki, analizy, ciekawostki i konkursy. Wszystko na kanale MMA Skills, także wbijaj. Hej! Mariusz Olkiewicz, Indekej Szpel. Jesteśmy na oficjalnym Media Day przed galą Armia Fight Night 10 na strzelnicy PM Shooter. A ze mną Mansur Ażije. Witam serdecznie. Cześć wszystkim, cześć Miś. Słuchaj, no przed tobą mocne wyzwanie, ciężkie wyzwanie. No i do tego jeszcze tytuł na horyzoncie. Chciałbym się ciebie zapytać, czy w twojej opinii twój nadchodzący rywal to jest największe wyzwanie w karierze, na papierze? Oczywiście to jest bardzo taka największa walka w mojej karierze. A czy to jest najcięższy rywal, to nie wiem, jak to powiedzieć. Na papierze może tak, a czy naprawdę na walce też, to dowiemy się zaraz. A tak, walka jest największa walka w mojej karierze i naprawdę jestem bardzo zmotywowany i szczęśliwy, że organizacja dała mi taką szansę. Widziałeś jego walki z pewnością ostatnie. Dwie są najważniejsze, czyli walka z Patrykiem Gaczmarczykiem i walka z Szymonem Karolczykiem. Po walce z Patrykiem Gaczmarczykiem, która była mocna, dobra, no tam były popełnione błędy z jego strony, na pewno je wychwyciliście. To pytanie, czy też wychwyciliście jakieś błędy z ostatniej walki z Szymonem Karolczykiem? Młodym, gniewnym, który no jednak musiał uznać wyższość starszego kolegi. Młody, gniewny, może poza klatką on był, ale w klatce tej młodości i gniewności za bardzo nie zobaczyłem w tej jego walce. Dlatego Adrian wygrał, bo on cały czas się cofał, a Adrian po prostu robił swoje. A Patryk nie dał mu nawiązać swojej pracy, na odwrót szedł do przodu, rozbijał go i śmiało pracował. Wydaje mi się, że Szymonowi zabrakło troszkę śmiałości, pewności siebie. Tak jak mówisz, uchwyciliśmy z tej walki troszkę i z tej walki troszkę i postaramy się to wszystko wykorzystać, co tą wiedzę, którą mamy teraz na nadchodzącej. No na pewno jedna rzecz, która jest jasna, jest taka, że tlenu mu nie brakuje, bo obie walki przewalczył na, nie no, pierwszej, drugiej nie, na w trzeciej rundzie, tak. Natomiast jakby no z tym problemów nie ma, mimo że czasami może wydawać się, że ciężej oddycha, to jednak radzi sobie dobrze. No, w parze z tym idzie masa mięśniowa i ta siła, która jest, no nie da się ukryć, będzie na jego korzyść. Więc Zobaczymy. Czyli zaskoczysz nasz siłą fizyczną? Zobaczymy. W takim razie zapytam o sparingi, czy znaleźliście kogoś, kto... Sparing partnerów zapytajcie, jak jest u mnie z siłą, to oni wam powiedzą. To, zapytałbym, to kto to był? Było ich wielu. Byłem 2 tygodnie w Niemczech. Tam było tyle sparring partnerów, w jakim klubie? UFD Gym byłem. Tam jest dużo właśnie zawodników, którzy mają tlen, którzy mają zapasy i mają bardzo dobrą stójkę, także pojechałem tam, spędziłem 2 tygodnie. Zawsze tam jeżdżę i teraz też udało się pojechać. A WCA to jest też, nawet nie muszę mówić, już sami wiecie, że tam tyle osób przyjeżdża i tam miejscowych jest tyle, że sparring partnerów w ogóle nie brakowało, także... Było sporo z kim porobić i jak porobić i podobno to Adriana też było sporo. To zapytam jeszcze o UFD Gym, z kim udało się posparować? No wiadomo, że bywa tam często, jeśli na stałe, Antun Racic był obecny? Nie, Antuna nie było, ale był zawodnik Brave MMA, Hussein Kadymagomayev, który ma 7-1 rekord, bardzo dobry zawodnik. Był też Shamil Banukayev, który ma też chyba 6-1, 7-1. Lom Alieski, co teraz w KSW będzie w przyszłym tygodniu walczył. I Armen Stypanian był. Jeszcze jeden taki Pascal, on ma na imię 6-0 miał chłopak. I jeszcze wielu, jeszcze 2-3 osoby i wszyscy biją się w 6-6. Także tam było 5-6 osób, którzy biją się w 6-6 i lepszego klubu nie mogłem znaleźć do obozu. No i trzeba, jak wymieniłeś te wszystkie nazwiska, to też wychodziłoby na to, że przynajmniej na papierze część mocniejsza od Adriana. Wszyscy byli moim zdaniem mocniejsi od Adriany, tak sądzę. Wracając do WCA, kto najczęściej, najdłużej cię dociążał? No bo 2 tygodnie w UFD wiadomo, a natomiast całe przygotowania w Warszawskim Centrum Atletyki. Bardzo dużo z Adamem Soldajem pracowałem, bo on jest też taki niski, troszkę krępy i mocne ciosy i taki wybuchowy, jest dynamiczny. Z Sylwkiem pracowałem, z Norbertem pracowałem, z Krzyśkiem pracowałem, z Kubą Kowalewiczem. I niektórzy inni też. Mateusz, nazwisko nie pamiętam, on nie jest podobny do Adriana, ale też bardzo dobry sparring partner i też jeszcze parę chłopaków. Czy to oznacza, mówiąc o tej sile i o tym, że zobaczymy, to będziesz chciał spróbować, czy jednak jak trzeba będzie, to spróbujesz, ale będziesz unikał i starał się trzymać walkę w stójce? Nie, mi nie chodzi o to, że ja go będę siłowo jakoś tam próbował udowodnić, może jestem silniejszy od niego. Chodzi mi o to, że nie powiedziałbym, że on jest lepszy ode mnie siłowo.
Tak bym to stwierdził. To nie chodzi o to, że ja będę go jakoś tak łapał, gdzieś tam próbował skręcić, tak udowodnić mu, nie, ja jestem silniejszy, ja w ogóle nie będę te rzeczy robił. Chodzi mi o to, że jeśli niektórzy myślą, że on jest lepszy ode mnie fizycznie, to ja jestem tego zdania, że oni się mylą, że tak powiem. No to sprawdzimy, zobaczymy to wszystko 16 w amfiteatrze. No właśnie, amfiteatr na dworzu, więcej tlenu niż w studiu, niż w sali. Lepiej dla ciebie, bez różnicy, czy nie zastanawiałeś się nad tym? Nie wiem, zobaczymy. Ja jakoś myślałem o tym, ale nie wiem. Raz już miałem przyjemność tak walczyć, ale jakieś duże różnice nie pamiętam. Zobaczymy, nie wiem nawet. Biorąc pod uwagę to, co jest na horyzoncie, czyli szabla armii Fight Night, jest to taki dodatkowy smaczek. Myślisz o tym, zajmuje ci to głowę, czy jednak walka jest to absolutnie priorytetem i tylko na tym się skupiasz? Oczywiście to jest w głowie i bardzo się chce zdobyć tą szablę, bo to jest duży prestiż, być mistrzem, to jest większa motywacja, jest coś do stracenia, że tak powiem, ale ja zazwyczaj nie skupiam się na tym, co mi ta walka da, czy coś takiego, skupiam się na swoim przeciwniku, bo jak to się mówi, at the end of the day z nim się bije, a to, co tam dalej będzie, to już wychodzi z tego, jak ty zawalczysz, tak? Także skupiam się na zawodniku, ja wiem, że ja ujdę do klatki, ja mam zrobić tak, żeby był zdominowany. Biorąc pod uwagę to, że pół karty to są zawodnicy Warszawskiego Centrum Atletyki, jeżeli nie więcej, lepiej się przychodzi do takiego klubu, w którym każdy jest skoncentrowany, zmotywowany i nie robi nic na 50%? Oczywiście. Jak widzisz, jak nawet gdzieś byś tam chciał gdzieś tam rozluźnić się, widzisz obok jeden trenuje, drugi trenuje, każdy ma jakąś swój cel, swoją motywację i to cię też pcha, bo widzisz, że nie tylko ty musisz walczyć, oni też i tak to wspieramy się nawzajem i to jest większa motywacja moim zdaniem. I jak ktoś ode mnie z klubu walczy, to ja zawsze lubię to, bo razem jedziemy, razem się rozgrzewamy, to jest dodatkowo taka psychiczna przewaga, że tak powiem. W takim razie zapytam, kto w narożniku, no bo trzeba przyznać, że narożnik WCA będzie miał kupę roboty na tej gali. No będą bracia, myślę, że będzie na pewno Robert, Jocz, Robert Zotkowski, może Adam Grabowski też będzie i Anzor, Arbi, Adam, to myślę, że damy radę. No faktycznie, powinno się udać, zobaczymy co Adrian Kępa, jego narożnik na to, bo na pewno nie przychodzą po wypłatę, to już było widać po ostatniej walce z Szymonem, że Adrian jeszcze chce troszeczkę namieszać, zobaczymy co z tego wyjdzie, no przede wszystkim jesteśmy przekonani, myślę, że my, media i fani też, że to będzie naprawdę dobry pojedynek i nie będziemy się na nim nudzić. A ciebie chciałbym zaprosić, ja wiem, że to nie jest pay-per-view, ale to jest TVP Sport, jednak w piątek są różne pokusy, ale po co korzystać z tego, jak można obejrzeć armię, także jakbyś mógł, to zaproś naszych widzów, swoich fanów do oglądania armii w piątek 16 lipca. Jak najbardziej, zapraszam wszystkie przed telewizory, jestem pewien, że to będzie bardzo ciekawa gala. Nudno na pewno nie będzie. Jak ktoś ma czas i możliwość, to zapraszam do żywca, a jak nie, to zapraszam przed telewizory, bo to myślę, że to jest najlepsza gala w ogóle, jedna z najlepszych w Polsce. A to czekamy w takim razie. Dziękuję bardzo.